Ewangelii Łukaszowej, pierwszy rozdział. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Dziś jest nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję. To biblijne wydarzenie prowadzi nas do spotkania dwóch matek: Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, oraz Maryi, matki Mesjasza, Jezusa. Słowa Elżbiety skierowane do Maryi przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy pozdrowienia anielskie. Krewna Maryi powtórzyła słowa z pozdrowienia Gabriela: Błogosławiona jesteś między niewiastami. Potem zaraz dodała swoje własne słowa: I błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wyraźnie widzimy, że ona we wszystko, co dotyczy zwiastowania, została jakoś już wtajemniczona. Podziwiamy miłość służebną dziewicy Maryi, która kieruje jej sercem. Ta miłość prowadzi ją do domu Zachariasza i do Elżbiety w Ain Karem w pobliżu Jerozolimy. Przychodzi tam, by usłużyć podeszłej w wieku krewnej. Nasze rozważanie różańcowe, rozważanie tej tajemnicy, to przypominanie sobie o potrzebie gotowości i wrażliwości, by nieść pomoc wobec naszych bliźnich. To radość, że Boże plany, tak niezwykłe, zaskakujące, naprawdę się spełniają. Dziś, zanim weźmiemy do rąk różaniec, prośmy Maryję słowami pięknej modlitwy z Soboru Watykańskiego II. Bogu Rodzico Dziewico, Najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy wspomożycielką biskupów, chroń pasterzy Kościoła i wspomagaj w apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie. Twemu niepokalanemu sercu, Bogu Rodzico Dziewico, oddajemy cały rodzaj ludzki. Prowadź cały rodzaj ludzki, prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oddal od nas kary za grzechy, obdarz świat cały pokojem, w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Amen. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.